Dobra, to witajcie, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, nowy tydzień zaczyna. 3CX ładnie wylaborowane do góry, zakobyłkowane i wyciągamy tutaj skrzynię. Żeby wyjąć skrzynię, już jest zdemontowany zbiornik paliwa. O, tam już sobie stoi zdemontowany. Niestety tu klient akurat zatankował kocioł do pełna, było dużo spuszczania tego paliwa do baniek. No i tu będziemy wyjmować skrzynię, bo jest wyciek oleju silnikowego i skrzyniowego. W skrzyni było bardzo mało oleju, kilkanaście litrów i taki dość przepracowany. No także to taki plan. Jest skrzynia z 3CX-a. Jedzie na dół. Uśmiechnij się ładnie. No tak, skrzynia wyjęta, to od razu zrobi się wymianę uszczelniacza na wale korbowym, no bo niby czemu nie? Wiesz, że wymieniony. O, tak wygląda ładnie tu dziura po skrzyni biegów. Kawał dziury, a miejsce. No, tu już mamy wymieniony ten zimmering na pompie, plus o-ring pod spodem, plus nowe podkładki pod śrubami. Jutro tak, jutro będzie trzeba wkładać. A tutaj przy kubocie porozbijałem sobie te wszystkie tulejki, powyciągałem tu z tego łącznika, plus z wysięgnika, plus z główki siłownika zamykania łyżki. No a tu są te stare uszczelniacze z pompy. Uszczelniacz wałka pompy, czyli właściwie sprzęgła hydrokinetycznego, plus taki, jak widać, dość mocno uciśnięty uszczelniacz, który jest pod korpus pompy, także to wszystko powymieniane zostało. Teraz pozostało to tylko zmontować. Przyszła też pompa z naprawy do tej 520 starej, co stoi tu na kobyłkach. Uszczelniacze, natłoki, mam nadzieję, że będą pasować, też przyszły. Także trochę towaru jest i mamy co robić. Witajcie, witajcie, i następny dzień lecimy z montażem skrzyni 3CX-ie. No, przerzucamy się trochę na inną maszynę, tam 3CX się montuje, a ja montuję dziś tłoki hamulców. To jest tłok hamulca w 520, tej co stoi tu u nas na warsztacie. Także widać, że nie jest to jakiś wielki tłok, nie jest to jakiś duży detal. Jedna uszczelka jest w środku, druga uszczelka jest tu z zewnątrz. Uszczelnia się z tą powierzchnią i z tą powierzchnią. Także powierzchnie są tu ładne, nie ma żadnych rys, więc spokojnie można to składać. Jedna strona skręcona, uszczelnienia tłoka hamulca wymienione. Teraz poleci druga strona. Tutaj majster Tomek montuje pompę wtryskową. No, ja zaraz montuję tą stronę hamulcy.
witajcie, witajcie. Mamy już środę. Bardzo deszczowo się zrobiło. Mrozy odeszły, przyszły deszcze. No tak, jeszcze wczoraj już na koniec dnia już nic nie kręciłem. Także pokażę tylko jeszcze to, co tu nam się udało zrobić. Mamy tutaj tak, była wyjęta skrzynia, był wymieniony uszczelniacz na pompie i o-ring pod pompą skrzyni biegów. Zdjęta była też jeszcze miska olejowa z silnika. Już później tego nie pokazywałem, się zajmowałem czym innym, nie miałem za bardzo czasu. Była uszczelniana miska, bo był spory wyciek oleju spod miski olejowej, więc to też jest zrobione. Teraz jeszcze czekamy na pompkę zasilającą paliwową, bo z niej cieknie paliwo. To jeszcze dostanie, plus nowy olej do skrzyni, nowy olej do silnika i te wszystkie podstawowe filtry, które przy tej wymianie są potrzebne. No tu przy 520 mamy poskładane, tak, część towaru przyszła. Będziemy jeszcze tak tulejować sobie te dwa uszy, bo tu jest dość spory luz. Te dwa uszy jeszcze bym mierzył, ale tu być może to chyba zostawię, bo tam jest to zużycie niewielkie, więc żeby tu nie generować niepotrzebnych kosztów. Przekładnie są poskładane, czyli te piasty powymieniane uszczelnienia na tłokach hamulców. Tomek wczoraj założył pompę wtryskową. Także jak widać jest założona. Założony jest nowy pasek. Chłodnica wróciła na miejsce. No także będzie można to płynem zalać. Świeżym, bo tutaj płyn był w takim trochę nieciekawym stanie, więc wylejemy świeży płyn. Się to odpali i jeszcze może dzisiaj troszkę się przy tej maszynie porobi. Tu jeszcze można wymienić tuleje w końcówce wysięgnika, można wymienić tuleje w uchu tego siłownika. Jak się założy koła, wtedy już będzie stabilnie, bezpiecznie stała, to może jeszcze się coś powymienia przy siłowniku, ale to zobaczymy. No, przyjechał też HDS na przeciekające siłowniki obrotu. No, stoi tam na zewnątrz. HDS tu już u nas kiedyś był na siłowniki teleskopu. Był na siłowniki teleskopu i tam na jakieś inne jeszcze duperele. No, także będziemy działać, także do zobaczenia później. No, tu już powoli się przeprowadzamy, przestawiamy z maszynami. To mamy już zalaną olejem. Chydy, skrzynia biegów jest zalana, silnik jest zalany. Czekamy tylko na filtry, że założyć na silniku nowe filtry. Maszynę odpalimy, przetestujemy. Jeszcze zbiornik paliwa jest do zarzucenia. Teraz wjedzie HDS i HDS-em będziemy... W HDS-ie będziemy wyciągać siłowniki obrotu, a tu sobie robię przyrząd do wbijania tych tulejek.
No, tak to ładnie wyszło. Teraz wciskam tą drugą. O, ładne dźwięki. Z odkręcaniem siłownika obrot. A Tomek, patrzę, czy się dobrze czyta. Czy dobrą stronę kręcę. Zmęczyłeś się? Zmień go trochę. Zapytuj się. Zmęczyłeś się? Zaraz mnie koło zakłodą, tak? Tak, przychodzi na zajęcie. Dobra, tu leci odkręcanie ze siłowników, a tu poleci osiowanie tej rameczki. CX jest już na ukończeniu, oleje pozalewane, teraz się zostało wymienić pompkę zasilającą, bo cieknie, chyba membrana pękła, i założyć filtry paliwa. Maszyna idzie na próby. A tu lecimy z osiowaniem ramki 520. No, w komplecie uszczelka już jest. Łańcuch wsadzili. Z łańcucha od rowera? Gdyż wyciągał pał, że tamten bolec nie wyleciał ze środka. Ten co popycha to. Ale on raczej nie powinien wypaść, bo jest do boku, to przykręcone. Dobry, starego typu silnik jeszcze, bez żadnych common railów, bez niczego. Oryginał, w dobrej cenie. Zamiennik jest tańszy, chyba tylko 30 zł, więc nie ma sensu. Ciekawie, kto to produkuje dla JCB. A nigdzie żadnej nazwy firmy nie ma, zobacz. Kompletnie. Spółka z o. Chińczyki, spółka z o. No nie ma nic, nigdzie. Kto to produkuje? A dziurka jest. No i tamtędy ma lecieć paliwo albo olej. Jak się membrana popsuje. Ten otwór się mi wyspawał. Teraz robimy szybkie przemeblowanie. To wyjeżdżę, bo mam siłowniki rozebrane, uszczelnienia zamówione. Więc będziemy czekać. To jest całe poskładane. Pompka paliwowa wymieniona, filtry wymienione. Pojedzie to na próby. A w miejsce tego wjedzie 520 z powrotem. Żeby łyżką nie zgarnął regałów.